Witajcie w nowym sezonie Jak rysować mangę. Beznadziejnie mi to wyszło, powinnam zacząć od początku. Cześć, to ja niegdyś byłam Koko i prowadziłam ten kanał, ale już nią nie jestem. Więc proszę, nie zwracajcie się do mnie w taki sposób, bo po to jest ta postać KR-u, byście nie pisali do mnie używając tego okropnego pseudonimu. Byłabym wam bardzo wdzięczna. A teraz możemy zaczynać. Dzisiaj jest ten wielki dzień, kiedy postanowiłam ponownie coś nagrać. Oho, a od poprzedniego razu minęło 6 lat, więc zaczynajmy. Rzecz jasna, szkic mamy gotowy, jak w starych poradnikach. Z drugiej strony zastanawiałam się, czy czasem nie powinnam najpierw odświeżyć podstawowej wiedzy. Ale patrząc na wasze zaangażowanie, podstawy chyba nie będą koniecznie tutaj potrzebne. Oczywiście, jeżeli macie inne zdanie na ten temat, to z przyjemnością was wysłucham, nie ma żadnego problemu, więc jak ktoś potrzebuje pomocy, to niech śmiało do mnie napisze. Postaram się jakoś pomóc. Chociaż niekoniecznie uważam, że jestem dostatecznie kompetentną osobą, żeby przekazywać wiedzę absolutną, a raczej trzeba posiłkować się wieloma przykładami, niż wyłącznie tym, co ja mam do powiedzenia. Bo to, co ja mówię, to gadanie jakiejś starej baby. Wracając, przygotowałam również linie pomocnicze, więc teraz je pokrótce omówimy. Mamy linię podziału głowy na pół, czyli linię symetrii, czyli podzielność czegoś na odpowiadające sobie jednakowe części. Kolejno linie poziome określające wysokość uszu, jak widzicie znajdują się one lekko nad linią zakrzywienia policzków. Następnie ponownie linie poziome, tym razem kreślą rozmieszczenie oczu. Tutaj trzeba mieć na uwadze, że górna linia wysokości ucha będzie również nas tutaj wspierała, ponieważ nie interesuje nas jeden kształt oka. Mam na myśli dla przykładu szeroko otwarte oczy lub przymrużone, bądź całkowicie zamknięte. Dalej mamy linię podziału głowy na trzy części, czyli miejsce rozmieszczenia oczu. Jako ostatnie linie pomocnicze przygotowałam znak końca naszych oczu i tutaj nie mam co wyjaśniać, po prostu za tą linią nie powinny znajdować się jakiekolwiek kreski oczu. Powinniśmy również omówić sam temat emocji, bo na nie nie składa się wyłącznie mimika twarzy, ale również mowa ciała. Widzicie, że szkic jest po prostu z frontu i nawet nie widać tego, co dzieje się z ciałem. A chociażby uniesiona ręka może wiele pomóc w zrozumieniu tego, co chcieliśmy przekazać. Więc to jest dokładnie to, co chciałam wam powiedzieć, byście mieli na uwadze, że ten poradnik nie jest kompletny i opisuje wyłącznie obszar twarzy. Zatem jak chcecie jeszcze bardziej przedstawić ekspresję bohatera, to trzeba szukać głębiej. Bo kto chciałby oglądać kilkugodzinny poradnik? Myślę, że to strata czasu i powinnam podzielić to na jakieś sektory. Dobra. Część teoretyczną mamy za sobą, wybrałam po dwie sztuki pozytywnych i negatywnych emocji, żeby było porówno. Zaczniemy od, jak to nazwać, przekazywanie takiej wdzięczności albo jakichś pozytywnych uczuć, taka specyficzna radość, wiecie, lekki uśmiech, przymrużone oczy, rumieniec, aby nazwać ten sposób jednym słowem, ciężko powiem wam, należy wziąć pod uwagę to, co się dzieje dookoła pracy, albo, no właśnie, zależy od autora. Dla mnie obecnie to, co chcę przekazać, to radość ze szczyptą wdzięczności. I tutaj mówię bezpośrednio do was, bo byliście i nadal jesteście. Dzięki wam za to. Dobra, bo się rozczuliłam. Rysujmy. Musimy naszkicować nos, bo to on będzie z nami właściwie do końca tego odcinka. Tak, pod żadnym pozorem nie mam zamiaru zmieniać kształtu nosa. Szkicujemy go jak uważacie. Ja często rysuję go jako zwyczajną łezkę, która znajduje się na skrzyżowaniu linii symetrii głowy, a dolną linią położenia ucha. Dalej, delikatny uśmiech, o którym była mowa. I tutaj możecie mieć problem, bo nie mam żadnej linii pomocniczej, na której możecie się oprzeć. Może podpowiem tak, że usta znajdują się w środkowej części między brodą a nosem. I najgorsza część, czyli oko, bo to one jako część twarzy mają najwięcej do powiedzenia, a kolejną częścią są usta i o tym powiemy dalej.
Rysując oczy, i mówię tutaj do osób rysujących tradycyjnie, zaczynamy szkicowanie od oka, które zawsze wychodzi nam gorzej, bo rysując to lepsze oko, nie będziemy w stanie skopiować go rysując tę drugą, czyli brzydszą część twarzy. A jak narysujemy tę gorszą jako pierwszą, to oczywiście, że łatwiej będzie nam je odwzorować. Szkicujemy górną rzęsę, zaczynając od środka twarzy, czyli tam, gdzie kończy nam się jedna z trzech linii umiejscowienia oka. Mówiliśmy też, że oko ma być przymrużone. To rzecz jasna, nie ciągniemy owej rzęsy do granicznej części linii poziomej położenia oka, a za to rzęsa ta ma być umiejscowiona na wysokości krańca górnego ucha. Rozumiecie, o co chodzi? Mówiłam, żeby nie wychodzić poza linię graniczną. Ale ja mam to gdzieś, bo uwielbiam długie rzęsy i niech mi wszyscy mówią, że robię błąd. Mam to gdzieś, bo łączenie dolnej z górną linią rzęs zakończy się w poprawnym miejscu, czyli na linii granicy oka. Zatem moje długie zakazane rzęsy wyglądają w miarę estetycznie. Wypełniamy wszystko kolorem. Oż cholera, chyba przesadziłam. Ctrl Z i jedziemy dalej. Możemy ozdobić rzęsy o dodatkowe włoski, co zależy od gustu. Szkicujemy powieki, radosną brew, czyli zaokrągloną do góry. I teraz musimy wesprzeć się dodatkową linią pomocniczą. Będzie ona zaokrąglona do góry, bo jak się uśmiechamy, to policzki idą nam do góry. Oko również wtedy nabiera kształtu, jakby się uśmiechało. Tylko nie jak nasze usta, tylko w przeciwną stronę, czyli w dół, jakby nabierało smutnej miny. Czyli linia pomocnicza będzie miała kształt smutku. Na tej linii opieramy tęczówkę i zaciągamy ją tak, jak podpowiada nam linia pomocnicza. W taki łuk. Wymazujemy nieco dół, aby oko nie wydawało się zbyt ostre. I wypełniamy oko według własnego uznania. W końcu to nie jest poradnik, jak rysować jak ja, bo to byłoby narcystyczne. Teraz zadanie dla tych tradycyjnych rysowników, czyli odwzorowanie drugiego oka, bo ja z wami będę kroczyła tą ścieżką tylko przy pierwszym przypadku, przecież mogę skopiować to jedno oko, odwrócić je i nieco przekształcić. Po co mam się męczyć? Więc ołówki w dłoń i jedziemy. Okej, oko drugie jest w miarę podobne, jedynie co nam pozostało to rumieniec i gotowe. Teraz narysujemy złość, wściekłość. Zaczniemy od oczu, a dokładniej od tęczówki. Kształt jej nie będzie tradycyjny, taki okrągły, tylko bardziej przypominający... Nic mi nie przypomina, szczerze mówiąc. Opieramy jajoto na linii dolnej położenia oka w miejscu środkowej tej linii podziału twarzy na trzy części. Górna część tęczówki ma być rysowana po skosie, wyżej w stronę części zewnętrznej twarzy. Możemy podkreślić dolną rzęsę, nie ma problemu. Kolejno zajmujemy się górną rzęsą, tym razem nie szkicujemy jej od środka twarzy, tylko przeciwnie. A jej kształt ma być bardziej złośliwy, czyli im bliżej środka, tym bardziej linia chyli się ku dołowi. Wypełniamy i gotowe. Dalej, źrenica to tylko zwykła kropka. Jakieś tam cienie z połyskiem wewnątrz, to już według waszego uznania. Do tego będzie trzeba jeszcze dodać pojawiające się w takich sytuacjach zmarszczki pod dolną rzęsą. Nie zapominajmy o brwiach w kształcie podobnej do górnej rzęsy i bliżej oka niż w poprzednim szkicu. W końcu, kiedy się marszczymy, to twarz się zwęża do środka. Powieki ze zmarszczkami i gotowe. Pozwolę sobie skopiować oko i je nieco zmienić. Na koniec usta. Zaproponuję otwarte, jakby postać krzyczała.
I tutaj, jak wspominałam, części twarzy mogą pełnić ogromną funkcję przy przedstawieniu emocji, więc musicie przemyśleć, jaki kształt mają mieć usta, czy bardziej wąskie, otwarte, czy zamknięte. Ja pozostanę przy pierwszym pomyśle. Przejdźmy dalej. Rysowanie zaczniemy od oczu i górnych rzęs, gdzie ich początek jest od środka twarzy na wysokości górnej linii uszu. Powtarzam, smutne oczy nie muszą być duże, dlatego omijamy szerokim łukiem linię górnych oczu. Jeżeli mają być duże smutne oczy, czyli takie negatywne w rozumowaniu, to takim dobrym przykładem może być przerażenie, bo strach ma wielkie oczy. Rysowane rzęsy zaciągamy aż do linii granicznej oka. Ja oczywiście zaciągam kosmyk poza tę linię, bo mam taki kaprys. Dodajemy niewielką dolną rzęsę. Musimy wprowadzić też linię pomocniczą, taką jak przy pierwszej pozie, gdzie policzki unosiły się do góry, tylko tutaj oczywiście uśmiech nie prowadzi do tego unoszenia polików, tylko zaciśnięte usta. Dlatego ten łuk nam jest bardzo potrzebny. Opieramy na tej linii tęczówkę. Następnie rysujemy powiekę. Dodajemy rzęsę. Ach, łezka w oku, nie może jej zabraknąć. Musimy też podkreślić jej krystaliczność jakimiś cieniami w środku. Wypełniamy oko według zachcianki. Dodajemy płynące łzy po poliku. Negatywną brew rysujemy pochyloną do dołu, do środka. I gotowe. Teraz pora na odwzorowanie drugiego oka. Dla mnie to będzie zwykłe kopiuj wklej oraz zmiany niektórych części wewnętrznych oka oraz łez. Przejdźmy do ust, tak jak mówiłam, zaciśniętych, chociaż można je przedstawić w różny sposób, jak widzicie. W granicach rozsądku mogą też znaleźć się rumieńce od płaczu. I gotowe. Oż cholera, wiecie, o czym zapomniałam? Nie przedstawiłam tej emocji. Jeju, ale narobiłam. Nawet nie wiedzieliście, co rysowałam. Ale w sumie to może będzie takie niewielkie zadanie dla Was. Co przedstawia według Was ta postać? Napiszcie, ciekawi mnie, jak to rozumiecie. Ostatnią częścią poradnika jest radość z zamkniętymi oczyma. Kiedyś miałam ogromny problem z rysowaniem takich oczu, bo zawsze wyglądały jakoś tak dziwnie, więc pomyślałam, że to może się tutaj znaleźć. Zaczniemy od oczu, które jako, że są zamknięte, ale tak pozytywnie, niezwyczajnie, to opieramy je na górnej linii wysokości ucha. Zaczynamy rysowanie od strony granicznej twarzy ku środkowi. Nadajemy tutaj specyficzny kształt tym rzęsom, aby wyglądały, jakby skierowały się one do dołu, ale lekko zakręciły do góry. Dodajemy powiekę. I gotowe. Możemy przerysować lustro na niezapełnioną część twarzy. Dodajemy brwi. Rysujemy rumieńce, jak to bywają przy radosnych momentach. Na koniec szkicujemy szeroko uśmiechniętą buzię. To byłoby na tyle z tego poradnika. Kolejny będzie, nie wiem jeszcze jaki. Myślę, że dam Wam ankietę i sami zadecydujecie, co to będzie. Mam dylemat między odświeżeniem anatomii chibi, dalej falbany w spódniczkach,
I na koniec kręcone włosy, czyli jak to jest z poprawnością układania kosmyków. Spokojnie, nie zapomniałam również o waszych prośbach, mowa tutaj o światłocieniu czy mokrych ubraniach. Wezmę to oczywiście pod uwagę w dalszych etapach rozwijania kanału, jak to się mówi, małymi kroczkami do celu. A teraz chyba pora jakoś to zakończyć. Daty kolejnego odcinka pilnujcie w społeczności na panelu głównym kanału. Wstępnie mogę powiedzieć, że będzie to przyszły weekend, ale nie wiem jak to właściwie będzie. W końcu praca i takie tam inne sprawy prywatne. A, nie zapomnijcie dać łapki w górę i suba. O, nigdy tego nie mówiłam, a zawsze chciałam powiedzieć. Dobra, tyle, więc do następnego razu. Pa!